Z racji tego, że jesteśmy na Festiwalu Producentów Filmowych, chciałam zapytać właśnie o rolę producenta w pana filmie w Czerwonym Pająku. Agnieszka Kurzytuło, producent tego filmu, no bez niej ten film by nie powstał. Jak myśmy pisali Czerwonego Pająka, to Agnieszka wysyłała mi niesamowitą ilość maili, gdzie, gdzie była analiza. Ona oglądała po zdjęciach każdego dnia materiały i ona na bieżąco komentowała te materiały. Także główne wsparcie ze strony... Agnieszki było koncepcyjne, I, i, bo ja w zasadzie robiąc ten film jako reżyser, operator i współscenarzysta, nie miałem na planie partnera i jedynym wsparciem była Agnieszka, która mogła obejrzeć ten materiał i coś mi powiedzieć wieczorem, co na o tym materiale myśli, które nakręciłem danego dnia. Oprócz tego dawała mi oczywiście ogromną wolność na planie i czułem komfort finansowy ale czułem też taki komfort artystyczny, że mam partnera, z którym mogę porozmawiać o sam, samym filmie, jako, jako o sztuce. Proszę mi powiedzieć, czy jest takie pytanie, które pan chciałby usłyszeć na temat Czerwonego Pająka, czy w ogóle swojej pracy, a którego pan nie usłyszał? Zastanawiałem się nad takim elementem, chociaż ja jestem, jestem osobą heteroseksualną, tak, ale nikt z pytających nie zapytał mnie, czy, czy jest jakiś podtekst homoseksualny na przykład w moim filmie. No to jest dość dziwna relacja. I czy to jest relacja tylko na zasadzie fascynacji z złem, czy jednak coś między nimi się buduje? Chociaż myśmy tego unikali z Łukaszem. Można było taką scenę zrobić, ale to byłoby koniec. Znaczy się jakby, taką scenę pokazali wprost, to runęłoby wszystko. A spójność by się chyba też wytraciła po prostu w tak, filmu. Tak. Mhm. Ale przez to, że ten film ma duże dziury, znaczy chodzi o to, że ta historia, że wiemy, że sporo dzieje się poza ekranem, że są skróty jakby, tam jest ta przestrzeń wolna dla interpretacji, dla widza, że tam widz może sobie szukać pewnych rozwiązań. I, I też się zastanawiałem, czy ktoś takie pytanie zada, ale takiego pytania nie było. Proszę mi powiedzieć jeszcze to, o czym na spotkaniu rozmawialiśmy, czyli e, jak to doświadczenie pana jako dokumentalisty wpłynęło na realizację Czerwonego Pająka? No doświadczenie głównie w poszukiwaniu pewnej prawdy, ponieważ, ale już na planie, bo, bo koncept sam był konceptem kompletnie niedokumentalnym, bo był konceptem Kreacyjny, znaczy jakby te I zdjęcia, i sceny, to wszystko zostało wymyślone, i jakoś była ważne było określenie pewnego stylu tego filmu, i, i, i jakiegoś klucza opowiadania wizualnego tego filmu. I to jest kreacyjne. Tam, ten film nie jest parodokumentalny, tam nie ma w nim dokumentalizmu. Ale już praca z aktorem tam jest taka możliwość, żeby tego aktora w, prowadzić. Trochę jak prowadzę, bo ja też prowadzę przez bohaterów dokumentalnych. I główny element, jak dzisiaj patrzę no z punktu widzenia dokumentu, to było to słuchanie i bardzo prosty parametr. Wierzę, nie wierzę, wierzę, nie wierzę. Wierzę w to, co, się, co zobaczyłem, co usłyszałem? Nie wierzę w to. No gorzej, jak nie wierzę, bo wtedy reżyser musi wstać i powiedzieć coś, jak to żeby to zmienić. I jednokrotnie chyba trudno jest dokładnie powiedzieć, o co chodzi. Bardzo trudno, bardzo trudno jest. No jak mówiłem, jedyną wtedy metodą moją było, że, że pokazałem po prostu materiał nie? i mówiłem: Ten moment, to jest to zdanie, to jest ten wyraz na przykład, to jest, to jest, to jest ten przecinek. I, I słyszysz to? Słyszysz to co tutaj się stało? Słyszysz tą intonację twoją? Bo myśmy na przykład na początku dochodzili, jakby od, na początkuśmy szukali, Wiadomo, że o, tym, o czym jest ta scena, ale szukaliśmy pewnego ładunku emocjonalnego i żeśmy to, powiedzmy, znajdowali, tak, ale, ale potem już walczyłem jakby o intonację, o to, jak to jest powiedziane po prostu, że ogromny problem polskiego aktorstwa jest to, że bardzo często praca nad dykcją i praca w szkołach teatralnych jest to, że wyrzeźbia się, wykuwa się fenomenalną dykcję u aktora i to się staje z morą yy, i przekleństwem potem podczas po, po robienia filmu, że oni muszą świetnie mówić, żeby każde słowo było zrozumiałe, ale przez te hektogodziny ćwiczeń w szkole teatralnej, w teatrze bardzo trudno jest potem im wrócić do normalnego mówienia. To też jest chyba yy, problem czasami z kinem dokumentalnym, że w momencie, w którym ktoś już wie, że o nich się robi film, to już to jest człowiek, aktor. To już nie jest chyba też człowiek. No i zawsze fajnie jest wtedy przytoczyć historię realizacji jednego z pierwszych takich dokumentów, które zyskały światową skalę, czyli nanuka. Tak, że jakby to, był, to była sytuacja, w której Nanuk odtwarzał wielokrotnie dokładnie te same czynności. Po to, żeby spróbować oddać jakąś prawdę, zawsze, zawsze uważam, że to jest też jeden chyba z problemów polskiego kina dokumentalnego, czy w ogóle kina dokumentalnego odbioru tego, że ludzie myślą, że chodzi o prawdę i fałsz, czasami, a to, to chodzi o poetykę. Film Czerwony Pająk, on, on powinien działać na jakimś meta, meta poziomie. czyli yy, Chodzi o to, że myśmy to nazwali z Łukaszem jakimś takim transem, nie? Że, że widz powinien wejść w pewien trans, i yy, nawet, jeżeli, na, nawet jeżeli on nie rozumie wszystkich rzeczy i nie wszystkie rzeczy są powiedziane wprost, to on powinien działać poświadomie na pewne emocje, że wychodzi jakimś mrokiem z kina. I tak jak powiedziałem podczas tego spotkania, że ja bardzo lubię reakcję widza, który mówi, że dopiero po jakimś czasie coś poczuł, że, że to działa gdzieś, że wcale nie jest ważne na przykład to słowo czy, czy ta motywacja, która padnie na ekranie, tylko z gestu aktora, ze światła, z wnętrza, z koloru ścian wynika podskórny niepokój, który coś robi, tak? Ale my nie potrafimy tego nazwać wprost. I więc wchodzi chyba wtedy w obraz, a nie w narrację i to jest bardzo y, interesujące. Dlatego no, gdzieś tam dla mnie takim naj, naj, największym autorytetem kina tego typu i to jest chyba mój reżyser numer jeden z Haneke, gdzie, gdzie jego filmy właśnie tak działają, na poświadomość trochę w tym sensie.